wysterylizować, żeby nie było żadnych bakterii. Dwa razy, trzy razy przetrzeć mechanicznie, żeby się mogen. Mama jest dort. Und Moment dać, żeby to zadziałało, ten środek dezynfekujący. Niech się teraz suszy. Ręce albo rękawiczki sterylne, albo wyszprejowe, żeby były czyste. Co jest ważne? Czy ta igła, czy inna igła? Są pewne elementy, których się w ogóle nie dotyka. To jest na przykład sterylna część, która już nie się zdejmuje i już się nic się z nią nie robi innego. Tu trzymam. Czy jest inny port, to go się trzyma tu, na tym okrągłym kółeczku. Jeżeli się tu wysuszy, to można dziurkować. Jeżeli nie, to trzeba poczekać chwilę albo zaraz przetrzeć. Trzymam. Ten port musi być trzymany ostro, mocno, bo on się brusza. I igłę trzeba 90 stopni do ciała, do tego portu. On jest okrągły. Wcisnąć na siłę, aż się nie da więcej. Najczęściej na maksa. To jest taki z silikonu, że to jest takie w miarę miękkie, a jak się kończy na dole, to jest koniec. Ważny jest ten kąt. Teraz tak, troszkę przepłukać i dopiero wtedy aspirować, wtedy przyjdzie krew. Znowuż przepłukać, żeby się nie zatkał. Zamknąć. No i teraz ja tam przekręcam troszkę, żeby było w tą stronę. Pacjent może przytrzymać, können festhalten. Ten port jest taki, że tu się zdejmuje to coś tam. Inne porty są, że nie mają do zdejmowania takiego haczyka, takie są okrągłe. Wziąć sterylny wacik, przyłożyć, zalepić.